Hej, 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 witam was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Rok, a to jest Cywilizacja. Pozdrawiam wszystkich na YouTubie, pozdrawiam wszystkich na live'ie. Dzisiaj będziemy kontynuowali tą szlachetną myśl, którą udało mi się ostatnio w życie wprowadzić. A mianowicie pogadamy sobie. Pogadamy sobie o filmach po raz kolejny. Ostatnio żeśmy gadali postapo i ta rozmowa się bardzo fajnie rozwinęła. Pytaliście mojego syna, on jest trochę obolały, bo się przewrócił dzisiaj w szkole. Hej synku, jesteś tu z nami? A co to taki dźwięk? Czekaj. Zapomniałem tableta wyłączyć z muzyką. Więc mój syn tam trochę dzisiaj sobie śpi z tyłu, przynajmniej będzie zasypiał. Okej. Co mówisz, synu? Nie, ja to mówię do widzów, wiesz? Nikt nie gra ze mną, ja dzisiaj jestem samotnym wilkiem. Mikołaj pozdrawia Nexosa. No miło z twojej strony, pamiętasz Nexosa jeszcze? No proszę. Dobrze, moi drodzy. No tak, tak. Tutaj młody zwraca mi uwagę, że warto o serialach postapo wspomnieć. Spoko. Jest to temat, który sobie zostawimy na później. Dzisiaj natomiast, moi drodzy, podrzucam wam sporą zagwozdkę czegoś takiego, na pewno żeście się nie spodziewali, a mianowicie filmy z Bradem Pittem. Moi drodzy, Brad Pitt jest jednym z moich ulubionych aktorów. Lubię gościa, no co mam zrobić? Aha. Zbudujemy tu coś ekstra. I jestem ciekaw. Jestem bardzo ciekaw, jakie filmy z jego udziałem najbardziej wam przypadły do gustu. Ja muszę powiedzieć zdecydowanie o dwóch. Pierwszy to jest Fight Club, który jest filmem niesamowitym, którym właściwie było dwóch głównych bohaterów. Brad Pitt i Edward Norton. W fabułę nie będę się wdawał, ale to jest film, który często ogląda się dwa razy. I za każdym razem dostrzega się tam inne rzeczy. Zatem Fight Club zdecydowanie świetna sprawa. Żeby przybliżyć fabułę, chociaż nie wierzę, żeby ktoś nie oglądał tego filmu, to spotyka się dwóch koleżków i zaczynają się naparzać. Bić po prostu ze sobą i potem do tego towarzystwa dołączają następni, chętni do tego, by obrywać po mordzie. Sporo ludzi. Natomiast drugi film z Bradem Pittem to Snatch, czyli Przekręt. Plus 10% do zdrowia. Mamy najlepszy poziom zdrowia, jaki do tej pory udało mi się uzyskać, czyli minus 1. No strasznie, strasznie, strasznie dużo męczenie. Tak, jest podziemny krąg. Była pierwsza i druga zasada, nie mówimy o ten. O podziemnym klubie. Podziemny krąg. Tak po polsku to było przetłumaczone. No spoko. Może być. Zobaczmy, co tu za jednostki są bezrobotne. Zróbmy tutaj plus 3, minus 2. Utrzymanie. Można zmieniać różne rzeczy. Ale zrobimy kolej magnetyczną, jako że mamy supremację na czwartym poziomie, to drogi i kolej magnetyczne nie wymagają energii do utrzymania. I bardzo dobrze. Proszę bardzo. O, mój drogi Kojotl. Kojotl opowiedział o kolejnym filmie, ale jeszcze mam Snatch mam na uwadze, ale Kojotl opowiedział o fajnym filmie, o którym ja zapomniałem, a który jest też jednym z moich ulubionych. To jest Joe Black. To jest historia, w której Brad Pitt gra śmierć i gra w sposób niezwykły. To jest taki film romantyczny, taki głęboki, miłosny, ale świetnie się ogląda. Świetnie się ogląda, Brad Pitt świetnie tam zagrał z Anthonym Hopkinsem. Wystąpił w tym filmie i to naprawdę był całkiem udany. Wow! No tu mają niezłe armaty. Co my tutaj mamy? Dajmy tu barierę obronną, bo coś czuję, że tu obcy podchodzą pod to miasto.
coraz odważniej, co mi się zupełnie nie podoba. I myślę, że wykonamy tu delikatny ostrzał. Bo to nie jest fajna rzecz, która tu się odbywa. Zatem dalej. Lecimy dalej. A jeżeli chodzi o przekręt, to... To był, zdaje się, Guy Ritchie'ego film, prawda? Tu mogę się pomylić. Ja nie mam, o ile pamięć do aktorów mam nie najgorszą, o tyle do reżyserów czasami mi umyka. W przekręcie grał też Jason Statham. Tak, dobrze mówię? Jak się okazuje, pamięć do nazwisk aktorów też nie mam rewelacyjnej, ale... Centrum dowodzenia. Autofabryka. Zróbmy to. Jason Statham. Jason? Jak on tam miał? Tak czy inaczej, świetny film. Świetny film o Anglikach, którzy próbują... W ogóle angielskie, brytyjskie kino jest coś, co ja bardzo lubię. O Anglikach, którzy próbują robić przekręty. Le commerce fonctionne quand on comprend l'autre. Okej. Okay. Znaczy o Anglikach, którzy robią przekręty, i o Cyganie. Cholera. Co oni chcą ode mnie? Jak on nie? Jason? Jason? A jak ja mówiłem? Jason Statham. Nie wiem, czemu mi to wyleciało z głowy. Tak, pogonimy stąd obcych, bo to nie jest dobra rzecz. A widzę, że sięgacie po jeden z nowszych tytułów, czyli World War Z. World War Z, bardzo, bardzo przyjemny film. I to taki... Znaczy, tam było dużo niekonsekwencji, ale muszę przyznać, że obejrzałem go z wielką przyjemnością. Teraz na Netflixie jest wersja taka reżyserska, jakaś taka rozszerzona tego filmu. I też chyba sobie po to sięgnę. Muszę przyznać, że czasami te wersje rozszerzone potrafią rzucić nowe światło na cały film. Jakoś tak, czasami się zdarza, że na etapie tworzenia filmu, montowania go do ostatecznej formy, wycinają takie sceny, które są jakby konieczne w zrozumieniu ciągu fabularnego, a mimo to wycinają. No, dużo nie dociągnięć, ale i tak w miarę przyjemnie się oglądało. O, kurczę, no proszę, Crazy, bardzo dobry tytuł wskazał. Ciekawy przypadek Benjamina Batona. O facecie, który urodził się jako starzec, a zmarł jako niemowlę. To znaczy, krótko mówiąc, starzał się, tylko w drugą stronę. I o kobiecie, o dziewczynie, która oczywiście rozwijała się w naturalnym sposobem. I o ich miłości, która to miłość nie mogła się do końca spełnić. Zobaczmy. O miłości, która się nie mogła spełnić, ponieważ cały czas się gdzieś mijali, ale w końcu spotkali się w połowie drogi. Czy ja lubię Jasona Stathama? Tak, lubię go, lubię. Strasznie mi się podobał Transporter, pierwszy Transporter. Natomiast drugi i trzeci już mi się kompletnie nie spodobał. Poza tym podoba mi się jego dziewczyna, ta, która w Transformersach ostatnio występowała. Znaczy w przedostatnich Transformersach. Zaraz, o, szlak handlowy. Dokąd by tu wysłać? A proszę. Może do jednego z moich miast. Natomiast nowy film Furia to jest kolejna wizyta Brada Pitta w trakcie II wojny światowej, po bękartach wojny. As Adam Smith said, trade is the lifeblood of nation. Bękarty wojny, dosyć ciekawy film. Też taki trudny trochę. I w sensie takim on miał z jednej strony poważne, a z drugiej strony satyryczne podejście. I to był...
To był film Quentina Tarantino. Co to jest za nacja? Pana azjatycka, Azjaci, kurczę. A widzę, że mają ten statek taki trochę... w ciekawych kształtach, może takich obcych trochę. O Jezu, nie mówcie mi adrenalinie. Adrenalina to był potworny film. Potworny, Jezus Maria. Ja nie wiem, jak to można obejrzeć w ogóle. A, już widzę, że Furia jest w kinie. Polecacie. No to dobrze. Dobrze. Ja z przyjemnością. Ja swoją drogą się wybieram trochę na Drakulę, ale tak się wybieram, bo... Nie, Netflix nie działa w Polsce. Nie działa, niestety. A podrzucaliście mi kilka fajnych tytułów. Ja oczywiście nie dałem rady sięgnąć po wszystkie, ale jak mi podrzucicie jeszcze raz, to możemy, to możemy jeszcze coś pogadać w tej kwestii. Gdy wsłuchasz się w noc... O, to fajna technologia, która jeszcze powinna wpłynąć lepiej na zdrowie. Kanonierka. Skład handlowy. Płot ultradźwiękowy. Aha. Dobrze. Oj, o Avengersach chcecie gadać. Tak, wiem, że wychodzi. To jest Age of Ultron bodajże. Może być ciekawie. Ktoś mi pisze na czacie, że się czyta Jasona Statama. Serio? Statham to chyba raczej nie. Ale tam. Nie no, adrenalina to w ogóle przygięcie. Ja prawdę powiedziawszy, jakby byłem w stanie znieść ten film do momentu sceny seksu na tym, na wyścigach konnych. Już to okropne było. O, znowu cnota. Proszę bardzo, trochę zdrowia za każdą jednostkę. Plus dostałem jeszcze bonus do synergii. Kurde, a moje... Zdrowie ciągle mi spada, to jest straszne. Nie potrafię tego ustatkować, tej kwestii zdrowia. Ale spoko, będziemy walczyć. Prometeusz 2, naprawdę? No to świetna informacja. Ja jestem ogromnym fanem Prometeusza poprzedniego. Ja wiem, że wiele osób mocno ten film krytykowało, ale ja osobiście, kurde, Felek, no bawiłem się dobrze. Bawiłem się bardzo, bardzo dobrze, no. I co tu zrobić, no? Nic nie można w tej sprawie dodać. Okej, produkcja. A tutaj można, czy można? Stacja uzdatniania wody. Muszę inwestować to zdrowie. O, jeden zdrowia, wow. No, to rozumiem. Centrum karmienia mediami. What? Instytut. Ustawmy jadłodajnię w tym mieście. Bardzo statycznie ostatnio gram. Raz, że mogę sobie pogadać. No i co z tym Bradem Pittem? Żeśmy skończyli temat tego wybitnego aktora. A nie wspomnieliście w ogóle o filmie The Mexican, w którym Brad Pitt wystąpił z Julią Roberts i z tym facetem od rodziny Soprano. Pamiętacie, jak on się... On już nie żyje, ten facet, niestety. Jak on się nazywał, ten od rodziny Soprano? On grał tam zabójcę geja. Wstyd zapomnieć, ale zapomniałem. Może mi przypomnicie i pogadamy sobie trochę o Meksykanie.
Tak, tak, pamiętam, że można kupować, to faktycznie, można kupować budynki za energię. Energii to ja mam od groma. Gandolfini? Gandolfini. Gandolfini właśnie, Gandolfini. Dobra. Przejdźmy może tu. I zbudujmy takie coś. Plus 2 żywności. I więcej zdrowia. Ja mam... jakby staram się nie używać energii, dlatego że mam taką umiejętność, taką cechę, że dostaję co turę 1% mojej całkowitej zgromadzonej energii, więc im więcej mam energii, tym większy mam dochód. I to zacznę ją wydawać, jak będę miał taką silną potrzebę, ale na razie jest ok. Wichry namiętności. No akurat fanem nie byłem, ale to świetnie, żeś Lula podsumował. Albo podsumowała. Wichry namiętności. Najlepszy film o dwóch synach i jednej kobiecie z Hopkinsem ojcem. Tak, właśnie tak. Tak, to się zgadza. Natomiast The Mexican to jest jeden z lepszych filmów... Znaczy to właściwie ciężko, ja... No, poza moim terytorium jesteśmy. Znaczy nie mogę powiedzieć jeden z lepszych filmów, jakie oglądałem, chociaż tak, on mi się strasznie podobał, Mexican. I pamiętam, że byłem na nim pierwszy raz w kinie z żoną i kiedy żeśmy wyszli z tego kina, to mojej żonie niespecjalnie to się podobało. Ja byłem mega zadowolony, bo to była taka fajna, taka absurdalna trochę opowieść. Trochę przypominało to filmy braci Coen. Ja, to jest coś takiego, co lubię, wiecie, bracia Coen, Fargo. Niespotykanie, spokojny człowiek chyba też... Się potem okaże, że The Mexican też jest braci Fargo, ale mniejsza z tym. Tfu, braci Coen, braci Fargo. Ale bardzo mi się podobał ten Mexican, naprawdę bardzo mi się podobał. I to bardzo ciekawa historia, taka nietypowa i... Dobra rzecz. A propos takich dziwnych filmów, to chyba właśnie braci Coen. To sięgniemy trochę po Toma Hanksa. Starsza pani musi umrzeć. To jest remake. To są tych filmów takich ze starszą panią, która musi umrzeć, było kilka. Natomiast ten mi się podobał najbardziej, chociaż nie został jakoś wybitnie oceniony. Rola Toma Hanksa w filmie Starsza pani musi umrzeć była po prostu niesamowita. Ja się świetnie bawiłem na tym filmie. Tam grał też jeden z braci Wayan, Wayan Brothers, tacy dwaj czarni, którzy są strasznie śmieszni. Wayan? Cholera, no, umknęło mi. Oni grali w strasznym filmie, tych pierwszych. Więcej żywności. Bawiłem się świetnie na tym filmie, Starsza pani. Ja Toma Hanksa też lubię. Dobra, na czym stoimy? Jak w ogóle wygląda cywilizacja? Patrzcie, jaka wielka mapa, ja się ograniczyłem tylko do tego obszaru. Ale prawda jest taka, że zostałem tutaj mocno przyciśnięty przez moich sąsiadów i niewiele mam pola do popisu. Już muszę przyznać, że ta chabrość... No mamy, dobra, mamy te cztery miasta. Cztery albo pięć. Nie, cztery miasta. Niech one się tutaj rozwijają. Hrabrość się rozrosła bardzo ładnie. Myślę, że jeszcze gdzieś tu powinienem miasto postawić. Przestawmy tutaj. Tylko tu ciężko miasto zbudować, bo ono będzie miało problem z przetrwaniem, ale bo tu nie ma jedzenia za dużo. Ale myślę, że to może fajnie wpłynąć na rozwój terytorium. Chociaż ten mi się tu wcina potwornie.
Myślę, że warto tutaj się zaangażować w wykupienie tego obszaru, ale to zrobię w swojej turze. Poziom trudności jest zależny od tego, jak go ustawisz. Tutaj można ustawić poziom trudności na bardzo wysoki. Ja gram na takim poziomie, jaki gra ustawiła jakby tak defaultowo, czyli takie standardowe ustawienia. Mam bardzo dużo energii, mogę sobie pozwolić na wykupienie tego terenu. Nie podoba mi się to, że to miasto tutaj mi się wcina. Znaczy to państwo. Więc wykupimy te tereny. Nie zamierzam ich tracić na rzecz tych łajdaków tutaj. Okej, tu się nie muszę martwić. Doskonale. No i teraz, a w tą stronę już jesteśmy, tak, wykupieni. Wróć do mapy. Dobra, następna tura. Okej. Dobra, już tak zająłem całą ziemię w pobliżu ich tego. Więc oni się. Ja już więcej nie będę kopał, więcej nie potrzebuję. Kupiłem wszystko, co było mi potrzebne. Chociaż oni tu są dosyć silni, kurczę. Mają dużo miast. Nie chciałbym. Okej. Nie chciałbym się z nimi w wojnę zacząć bawić. Okej. I budujemy sobie łagodnie. Co ja sądzę o nowym Mad Maxie? To już się wypowiadałem trochę. Ale mogę pogadać jeszcze. Nowy Mad Max Fury Road. Kolejne dzieło George'a Millera II, bo tak tym razem pamiętam reżysera. W roli głównej Tom Hardy. A występuje jeszcze taka fajna Charlize Theron. Charlize Theron występuje tam w jednej z czołowych ról wiodących. Oraz też widziałem, zdaje się, tam dziewczynę Jasona Stathama. Aktualną bądź byłą, nie wiem. Ta, co grała w Transformers 3. Okej. Dobra. Tu mamy coś fajnego, można by tu wznieść. Zainwestujmy w zdrowie. Wreszcie mamy budynki, które można w zdrowie zainwestować. Hej Graba! Graba mi proponuje jakąś wspólną grę, tylko ja się boję, że ja mam dalej spierdzielony mikrofon i mi wstyd. Czekam sobie na splitter, co mi Adam ma go kupić. I ten splitter spowoduje, że sobie mojego Blue Yeti rozdzielę na dwa komputery i będę miał idealny sygnał i tu, i tu. Okej. Potrzebujemy nauki. Energia, naturę, mnie. No, wyślijmy tutaj tego. Znaczy, ja z przyjemnością zagram w Grabą w Counter-Strike'a, ale to, wiecie, to jakość jego streamu spada na łeb na szyję.
bo mój mikrofon na tym jego streamie no jest, brzmi szkaradnie. Powiem wam szczerze, że ja osobiście, gdyby ktoś miał taki mikrofon na moim streamie, jak ja mam na streamie innych ludzi, to ja bym go wyprosił. Widocznie inni streamerzy są zdecydowanie bardziej... Hej, synku. Siema. Co tam? Wszystko dobrze, że chciałem cię pokazać na komentarzu, ale widać, że mnie nie widać. Musiałbyś stanąć z tej strony. Tutaj będzie cię widać, jak się zbliżysz tutaj do mikrofonu. Widzisz? Tutaj cię widać? Na ekranie to jest stało się piłka. Ej, będziesz piosenki, będziesz występy artystyczne? Jak ty je? Idziesz spać? Czy jeszcze będziesz grał? Dobra, ale to już niedługo, dobra? Bo jutro będziesz niewyspany. Dobra, na czym to żeśmy... Aha, tak, pozwólcie, że wrócę tutaj do tego większego ekranu. Widzicie? Ten mój mikrofon to jest Blue Yeti. Blue Yeti. Bardzo często są te pytania zadawane. Ja będę... Moje najnowsze technikalia będą o tym mikrofonie. Jak mi tylko starczy czasu, ja mam... Koniec roku to jest dla mnie dramat. To znaczy, to jest bardzo fajny okres, wychodzi bardzo dużo gier, tylko tam się jakby kilka rzeczy się zaczyna zagryzać ze sobą. Po pierwsze, tych premier jest tak dużo, że ja nie jestem w stanie ich obrobić, a mam takie ambicje trochę, żeby kurde pokazać jak najwięcej i to trochę może jest zły pomysł, ale no kichać, nie? Jeżeli już takie przyjąłem sobie założenie, że u mnie na kanale można się dużo rzeczy dowiedzieć, to... No to będę się tego trzymał, zresztą lubię to robić, stąd też New Newsy. Natomiast te technikalia z mikrofonem Blue Yeti bardzo chciałbym zrobić, a po prostu fizycznie nie wyrabiam. Nie mam gdzie tego wcisnąć, bo nie chcę wrzucać tam więcej... Na głównym kanale robię 1-2 filmy dziennie. Nie chcę robić więcej, bo nie. O, rok jest taki słodki i seksowny, że wszystkie wady znikają. I to, to jest prawidłowa myśl. Moja żona mówi dokładnie to samo. Aga, to ty? W ogóle nie wiem, czy wam opowiadałem o projekcie Fantasy Expo Challenge. Opowiadałem wam? Jak nie, to wam opowiem. Ale to w następnym odcinku cywilizacji. Okej? Okay? Możemy się tak umówić? To tak zrobimy. O co jej chodzi? No dobrze, otwórzmy granicę. Przepraszam, drwal krasnolud też może być seksowny na swój charakterystyczny krasnoludzki sposób. Okej. A tak, udostępniłem na Facebooku. Owszem, owszem. Ale jeszcze warto o tym pogadać.